Narysuj prostą, która ma tę własność, że przy odbiciu względem niej trójkąt ABC to ten niebieski trójkąt zostanie odwzorowany na trójkąt A'B'C' to ten fioletowy trójkąt. Jest już tutaj oś, którą możemy przesuwać, przeciągając myszą leżące na niej punkty, i tak na oko wygląda na to, że te figury są swoimi obrazami w symetrii względem poziomej prostej. Poziomej, czyli w tym przypadku równoległej do osi X. Dlatego tak mi się wydaje, że na oko punkty wierzchołki i ich obrazy leżą na pionowych prostych, równoległych do osi Y. Sprawdźmy, czy jesteśmy w stanie narysować jakąś poziomą prostą, która byłaby tutaj osią symetrii. Zacznijmy od C i C', leżą najbliżej siebie. Jak bardzo punkty C i C' są oddalone od siebie? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jednostek w dół. Od punktu C leży jego obraz, punkt C'. W takim razie oś symetrii musi przebiegać przez punkt leżący w połowie tej odległości od każdego z punktów, czyli trzy jednostki poniżej punktu C i trzy jednostki powyżej punktu C'. I przy pomocy drugiego punktu wyrównamy tę prostą do poziomu. Sprawdźmy, czy jest to oś symetrii w tym przekształceniu. C' zdecydowanie jest obrazem punktu C w symetrii względem tej prostej, bo C leży 3 jednostki powyżej prostej, a C' leży 3 jednostki poniżej prostej. Zobaczmy, czy tak samo jest dla punktów A i B. Punkt A leży 1, 2, 3, 4, 5 jednostek powyżej prostej. Punkt A' leży 1, 2, 3, 4, 5 jednostek poniżej prostej. Jest ok. Jeszcze punkt b, jego położenie można sprawdzić trochę inaczej. Jego współrzędna y to 7, prosta leży na wysokości y równe 1, czyli punkt b leży 7 minus 1, czyli 6 jednostek powyżej prostej, a punkt b' ma współrzędną y równą minus 5, czyli leży 5 jednostek poniżej osi x, i jeszcze ta jedna jednostka to razem 6. No i okej, okay. jeżeli jest tak samo dla wszystkich wierzchołków wielokąta, to właśnie skonstruowaliśmy oś symetrii, symetrii w której obrazem niebieskiego trójkąta ABC jest bordowy trójkąt A'B'C'.